Drodzy Państwo, po 2 latach przerwy spowodowanych pandemią, mam nadzieję, że już ponownie na stałe wracamy do naszego corocznego, wcześniejszego spotkania z Państwem na koniec roku szkolnego. Piknik szkolny to jest podsumowanie naszych osiągnięć, niekoniecznie dydaktycznych, bo od tego są świadectwa szkolne, ale od tego, co robimy w szkole. Nie tylko się uczymy, ale również to jest nauka poprzez zabawę, poprzez tworzenie wszelkiego rodzaju artystycznych wrażeń. I przed Państwem dzisiaj zaprezentuje się bodajże każda klasa, która coś będzie chciała przedstawić, coś zaprezentować. Najczęściej będzie to taniec, ale będzie śpiew, będzie muzyka, będą również wiersze. I nikt się nie leni? Nie! A gdzie są lenie? Wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe.
się nusie w poskłaniają, małpy na ogonach krają, ambo tu, ambo tam, ambo tu i tam. Strusie, musie w poskłaniają, małpy na ogonach krają, ambo tu, ambo tam, ambo tu i tam. Ambo sam, bo doskonale znam go, węża się nie boi ani lwa. Dla swych dzikich, leśnych ulubieńców w dłoni coś smacznego zawsze ma. Wy wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi, a więc wołam do mnie psie. I już pies odzywa się, potem wołam owsa ssa, i już mam przy sobie psa. Mateuszko, dlaczego zawsze zaczynasz od naszej sypialni? Księżyc raz odwiedził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Cześć Adasiu, witam cię o poranku i zapraszamy pod deszczowe drzewo. Kto jest dzisiaj mistrzem ceremonii? Adam III. Prosimy. Widził staw, bo miał dużo ważnych spraw. Zobaczyły go szczupaki, kto to taki, kto to taki. Księżyc na to odrzekł szybko. Trzynastka była pytana o zdanie. Dlaczego trzynastka nosi kolor wyszali? Ile razy mam powtarzać, że kolor męczy oczy i przeszkadza w nauce? Czy trzynastka w ogóle wie, co oznacza słowo dyscyplina? Odmaszerować na miejsce! Uwaga! Dziecko należy ustawić szereg. Niechaj kolejno odlicza. Numer dla dziecka stanu szkolnego ważniejszy od jego oblicza. Sztywno, równo i posłusznie, a do tego bez wahania. Dyscyplina, dyscyplina to podstawa wychowania. Dziecko nie może za dużo czytać, tylko wybrane problemy. Dziecko nie może o nic pytać, ma słuchać, co mu powiemy. Sztywno, równo i posłusznie, a do tego bez wahania. Dyscyplina, dyscyplina to podstawa wychowania. Chyba czasami, że jakieś dziecko próbuje mieć własne zdanie. Wtedy z nim krucho, wtedy z nim kiepsko, to dziecko dostanie lanie. Sztywno, równo i posłusznie, a do tego bez wahania. Dyscyplina, dyscyplina.
klasa? Klasa słucha! Właśnie przyleciała mucha. Ha, ha! Face turned to the sun. Weight on my shoulders, a bullet in my gun. Oh, I got eyes in the back of my head. Niesłychana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa, jak pchła owa, proszę państwa. Halo, cisza, spróbujmy jeszcze raz. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu, to złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik i sypialnie, i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz. A cokolwiek się zapytasz, miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owce, kury oraz koty szaroburę. Osioł pierwszy szedł, lecz przy tym w progu garnek stuł kopytem, kwoka wielki krzyk podniosła. Widział tu takiego osła? Przyszła krowa tu za progiem, zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: a to krowa! Przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia, tak nabłocić? A to świnia! Przyszedł barn, chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś o łbie baranim rzekła i dodała prówne słowa: takich nikt już nie wychowa, trudno, wszyscy się wynoście, no i pufli sobie goście. A on opowiada, że jest kaczem. Kura prosi serdecznie i szczerze: nie częś się, bo będziesz nieświece. A ono właśnie cię częsie i mówi, że jest gęsie. Kura do niego zwraca się z nauką, że jajka łatwo się tuką. A on opowiada, że to bajka, bo wapnie trzyma się jajka. Kura czule namawia: chodź, to cię wysiedzę. A ona ucieka za miedzę, kładzie się na grządkę pustą i oświadcza, że będzie kapustą. Thank you.
wibrato chciało dalej się znieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie los. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś, na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. A innym razem lasem koła sił spadał oszczep z gór. Młody był, Bogiem był i gnał wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pokoju. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat.